Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze. Panie Ministrze, czy nie odczuwał Pan swego rodzaju przynajmniej lekkiego zażenowania, jeśli w ciągu procedowania nad projektem ustawy wprowadzane jest tak wiele poprawek? Jeżeli te poprawki mają charakter merytoryczny, to rozumiem, że one wynikają z dyskusji, z chęci lepszego stanowienia prawa. Natomiast jeśli one mają charakter legislacyjny, no to jest po prostu swego rodzaju niedbalstwo w zakresie przygotowania. I zalecałbym i prosił o to, żeby jednak tego rodzaju projekty powstawały w lepszej koordynacji z Rządowym Centrum Legislacji. A moje pytanie merytoryczne ma charakter dotyczący skutków wdrożenia ustawy w życie. Czy zechce Pan, Panie Ministrze, potwierdzić jednoznacznie i wskazać wielkości mówiące o tym, że części zamienne, części do samochodów mogą wzrosnąć ich koszty i wzrosnąć w konsekwencji ceny tych części? Jeżeli tak, to jak Państwo szacujecie, o jaki procent mogą te ceny wzrosnąć i czy przewidujecie, że będzie istniała możliwość łagodzenia skutków właśnie wzrostu cen? Dziękuję.